Witajcie. Z tej strony znowu Starkej. I dla tych, którzy się zastanawiają, czemu mogę brzmiać trochę dziwniej. Otóż mam zaszczyt przedstawić wam grę Children of Morta, którą będę ogrywał w koopie wraz z wspaniałym osobnikiem zwanym siostrą. Przywitajcie. Witajcie. Ochełka na klejku. Tak więc po prostu muszę siedzieć z innej strony, żeby ona też była słyszalna. I nie wiem czemu, wydaje mi się, że muzyka jest za cicho, więc trochę ją podgłośnię. Żeby nie było jak w Orim. Muzyka w Orim jest już dostosowana. Gratuluję. Dobra, mam nadzieję, że będzie dobrze, no więc... Jako, że gramy z siostrą, niestety nie pokażemy wam wysokiego. Gramy na zwykłym. I zapraszam na piękną wstawkę fabularną, która opowie całą historię gry. Margaret awoke, startled, a cold sweat clinging to her. She gathered her thoughts. Aged wood creaked, echoing through the quiet rooms. Near the house stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land, of Rhea and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark. Something hungry. The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. The only thought on her mind, has it begun again? John's mission would be a simple one. He was to investigate Rhea's greatest shrine. His mother presented him with a fresh divinity shard. From his brother came a newly sharpened sword. His wife gave him a kiss, and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. Dobra, więc taka była wstawka. Tylko, że to jeszcze nie do końca koniec, więc no. Ale już stwierdziliśmy, że się odzywamy. Tak. I w sumie zanim coś, to muszę tylko jeszcze przyjrzeć do narratora, bo słyszałem, że niestety jest za głośny. No, żeby nie było, nie będę się przejmował ruchem postacią ani niczym takim, bo wszystko znamy, ale lewa gałka, X to jest siekanie, lewy przycisk tarczowanie, standardowe sterowanie, a to są uniki. Wszystko to będzie niby mnie dopiero uczyło, ale ja już umiem, więc co mam udawać, że nie umiem? Rhea, a land long forgotten, a place of unimaginable beauty. No. Punkt kontrolny. W sumie coś, czego niestety nie mam w samej w sobie grze. It first appeared as sludge given life. Slithering creatures. Small and vile. Siek, 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 siek i siek. I gotowy. Aj, Joachim jest taką fajną postacią. Tam w sumie wiem, że John się mówi czy coś, ale ja wolę mówić Joachim tyle. I nie Joachim Cena, to jest Jochen Bergson. Ogólnie tutaj wszyscy bohaterowie pochodzą z rodziny Bergsonów.
W sumie wokół tej rodziny, można powiedzieć, się rozgrywa cała historia. Ale i tak, dla mnie to nigdy nie będzie, pamiętajcie, John to zawsze będzie Jochen. Więc no. Nie zdziwcie się, jakbym mówił coś o jakimś Jochnie czy coś. I nie jest to też błędnie, bo nie umiem, tylko błędnie, bo ja celowo tak mówię. Ja mam unikać przed tym wszystkim. Co prawda dostałem obrażenia z nędzicie, ale... Po co unikać tego wszystkiego? Przecież to jest nic w porównaniu z tym, co, z czym będziemy się mierzyć później. A żeby nie było, z siostrą graliśmy trochę, ale... W sumie, będę powiedzieć, że nawet pierwszego rozdziału nie ukończyliśmy. Dokładnie. Tak więc zobaczycie wszystko z czasem. I tak naprawdę mogę powiedzieć, że... Chcieliśmy pokazać już od dawna, ale niestety nie mogliśmy, bo jakimś magicznym trafem OBS nie chciał wychwycić gierki. To było naprawdę wkurzające, ale no na szczęście jak się udało. Tak naprawdę ta gra się już pojawiła w ankiecie, ale Towerfall wygrał, no. Tak, ale też potem się okazało, że nie można było już ten, jak się nazywa, nagrać jej. Zawiłem do ankiety, nie będąc świadomy, że właśnie były z nim problemy, ale... Dobra. Myślę, co jest najlepsze. Wiecie, ja siedzę strasznie daleko teraz od mikrofonu, a dalej mnie bardzo dobrze słychać. Tak, tylko to też jest delikatnie, można powiedzieć, problematyczne ze względu na to, że może wychwytywać wszystkie inne aspekty. To niestety trochę mogą zaburzać wszystko. Ej, właśnie, w sumie to dobry pomysł, żebym siedział daleko, dajmy na to od mikrofonu, kiedy nagrywał coś z padem, w ten sposób pad na pewno będzie niesłyszalny. A dźwięk jakoś dostosuje do standardów siedzenia bardzo daleko. Ewentualnie mikrofon przerzucę na parapet. Weź nie przesadzaj. Banished by light itself, the corruption abated, leaving the shard cold in hand, dark in need of life. Dobra, a teraz gdzie są przeciwniki jakieś porządniejsze, bo już zaczyna mnie nudzić walka z podstawowymi. Tu i chyba nie jest. Tu jest woda, jest. Jest kolega rybeł? Nie ma. Nie. Ale chyba stąd się on bierze. Jak to nie ma? Nasz ulubiony. The shard grew warm, humming softly from the harnessed energy. Nie wiem, wiem, że się umarł. Before him was now one more dangerous than those that came before. Niekoniecznie elita, ale... Wiesz, jak ja sobie na elita nie mogę mówić. Tak. A więc, drodzy państwo, jak zobaczycie takiego wroga z żółtą poświatą, to wiecie, że mówię już o elicie. Dobra, no niestety muszę się nauczyć tej zdolności, bo nie mogę innej. Nie masz innej zdolności. Mógłbym innej się nauczyć. A to nie jest zdolność w sensie, że wiesz. Chodziło mi o to, żeby cokolwiek rozwinąć. Musiałbym, że to... No to wiadomo, to jest dopiero początek. No, minowa umiejętność, bardzo fajna, ale... I tak wolałbym się nauczyć tego, żeby... Goblins, a familiar threat, albeit farther out than usual. No. Gra jest dziwna. Nie pozwalała mi blokować wcześniej, kiedy chciałem. I zaraz jeszcze będzie mi próbowała uczyć o blokowaniu. Pewnie. Jakoś wyjątkowo cicho siedzę. No. Właśnie nie wiem czemu, zazwyczaj jak masz być cicho, to nie jesteś cicho, a teraz kiedy możesz być głośno, to jesteś cicho. No wiem, to jest najgorsze. Inherently violent and ill-behaved, the goblins were unfocused, to bądź głośno, constant threat. Musi być głośny. Tak, narrator znowu mnie, nas przekrzykuje, więc znowu trzeba go przyciszyć. Nie, autorzy! Dobra. Tak swoją drogą, wczoraj z ziemniaków robiliśmy chipsy. Bardzo to kogokolwiek na pewno zainteresuje. Tak! Dobra. I przyprawiłam je przyprawą do kurczaka. To jest akurat dziwne. Tylko ty tak potrafisz. Magnificent, but dangerous. A land of love found. Przyprawiam przyprawą do kurczaka, to wszystko jest możliwe. A buki na parze i naleśniki cynamonami smakowymi do kawy. Before him was sacred ground, left untouched in days gone by. Tajemnicze drzwi. Remaining calm and collected, the shock of his heart skipping beats was concealed in expert fashion.
Ja się zjawiłam. Nie ty, tylko postać, którą będziesz grała później. Linda, his eldest daughter, with nie będę milczał, bo mi się nie chce. Nie marudź jednym słowem. Marudzę. I będę marudził. Piu, 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 piu. Niestety dopiero po przejściu samouczka będziesz mogła mieć kontrolę. Robiła piu. No. Biedne kozy, naprawdę biedne kozy. Skąd wiesz, że pochodzi z bogatych rodzin? The guardians were not beasts feeding, but monsters consuming, destroying others. They corrupted and distorted, creating even more hungry husks. Już są fajni. Stworzyli. Jeszcze Hulk doszedł. No ja nie wytrzymię. Nawet tutaj nie musisz się z tym męczyć, co coś robisz. Wiesz, mam jakieś piłki. A jak on to masz czułaś myszkę? Tak z mamną, jak zwykle. Jak jest taka średnia? Tak jak zawsze grałaś, tak jak chciałem zmienić. Co jak nigdy przestawiałem się nic. Po co ty mieli nic, który musi dziwić, skoro... Bo gra myśli, że będziesz dostawał obrażenia. I w sumie zaraz już koniec samouczka w sumie. Tak prawie całkowicie koniec, bo jeszcze tam jedna rzecz może będzie. Tak. The ancient tree had been cut down. Together, father and daughter described the horror, the creatures dripping with decay that slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks. Prawie cała rodzina z tych obecnych. Grandma Margaret confirmed what they all feared. Cała, nie ma tutaj na to dziadka, ale o tym się dowiemy później z notatników dziadka, który się znajduje podczas przygody. Nie, są takie ciekawostki bardziej. No. And the Bergson's duty was to stand against this devouring deluge of death. Było powiedziane. Było? Tak. Kevin was also eager to do his part in the family's fight, especially when his older brother Mark was off somewhere. He was as much a guardian of their mountain home as any of them. Ben, bodajże? Tak, wuj Ben. She stood. Babcia Margaret. If they were to reach the summit and destroy this evil, as the Bergsons of old had done in the past, they would need the assistance of the sanctuary. Tak, chyba tak, Mary. Ale nie jestem pewien. Więc ty nie bierzcie mnie jako przykład tego, kto wie co i jak. Given to the Bergsons by Rhea herself, the sanctuary was a gateway to the mysterious lands around the mountain. Po drugie, go tu nigdy nie było. Serio, go tu nie było? Margaret pointed to tak, the huge crystal at the center of the den, revealing their next task, to activate it and open the way to the source of the corruption. And once Reyes bliżej, głośniej gadaj. Nie tak bliżej, w sensie krzesło bliżej. Krzesło sobie spokojnie. Czyli naprawdę nie słychać wcześniej, kiedy jestem wystarczająco głośny, nawet z odległości. A już teraz? By himself, with the assistance of those who loved him, John needed to gather the three spirits from their lands. To chociaż cokolwiek będzie słychać od ciebie, brawo. Would not be able to stem the flow of the corruption. No. Tak więc, znowu moja głupia nazwa z X Klocksa jest, ale to mniejsza o to. Nie wstydź. Nie wstydzę się, tylko mówię, że jest moja głupia nazwa z X Klocksa. Potwierdź, potwierdź. No, teraz siostra może naklikać jest, przycisk. Jest, w końcu jestem. To ja wybiorę sobie Lindę. Moje! Nie, żartuję, oczywiście, że Jochen. No i teraz zaczyna się gra właściwa. Tylko jeszcze babcia musi nam pomarudzić. Celestial Shard. Chipped directly from the ancient crystal in the sanctuary.
It would be the Bergsons' lifeline, a tether to pull them back home before death's fateful whisper. I wiecie, co nie byłoby fajne? Gdyby udało się ukończyć pierwszą krainę, powiedzmy sobie szczerze. Za pierwszym podejściem. No. Ja jestem w stanie to zrobić, tylko nie wiem jak z siostrą. Siostra to w takiej gry nie jest dobra. Dobra. Fajnie. Bla, bla, bla. Spacer, żeby kontynuować. Piu, 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 piu. Siostra, ogarnij. Piu, piu. Ogarnij lamy. Mówiąc jak pewien inny gościu. Siek, siek, siek. Ja nie umiem się ogarnąć. Ani lamy. Nie wybiorę. I już umieramy. To nie Pokemony, żeby chłopa wołać. Wiecie co? Rekordowa ilość kierunków jak na jedno, jak na pierwsze pomieszczenie. A ja już sam. No a ja to prawie naruszony. Mówię prawie, że trochę mnie ruszyło, ale wiecie. Niewiele, więc jest dobrze. Do góry. Nie wiesz, czy siostra, może to znaczy, że będą pozostałe pokoje spokojniejsze. No ja mam nadzieję. Ten problem jest chyba duży. Nie jest duży, ale co to problem? Przynajmniej pokażemy, jak bardzo umimy. Okej, okay, dobra. Jak ty bardzo umiesz. Ty też umiesz, jeszcze nie umarłaś, więc jest postęp. Wybacz, w pierwszym pokoju nie zdarzało mi się umierać. Nie zdarzało? No chyba, że przeszliśmy... Moje. Bierz se kamyczko. Moje. Masz dwa. A mam nie widzieć. Podkreślam, ja połowę tu nie widzę przez mikrofon, więc... Tylko na podglądzie zaglądam z drugiego monitora, który dużo mi nie pokazuje na ten temat, więc no. I tak to było słychać w mikrofonie, głośniej niż twoje gadanie, więc... Chwila, ja nie gram, nie. Tak, nie grasz Jochnem. Jochn jest mój. No wiem, odkryłam Amerykę. Lubię Jochna. O, mam jeden uch. A ja mam trzy kamyczki. Trzeci! Jak i tej będę mógł celowo podnosiłem? Jak fel up! No i teraz zaczyna się ta fajniejsza część. Czyli Jochn będzie odbijał obrażenia swoją tarczą. A teraz daj mnie się uleczyć. A po co? No. Więc teraz Jochn będzie... bardziej zabójczy, jeśli będzie go coś atakowało. Nie wydaje mi się, żeby mój... Dobra, tata, nie ma tu już nic do zwiedzania. Mój growy tata był nie do pokonania. No nie! Muszę kiedyś zobaczyć już mój ulubiony obiekt, pisze. Ulubion! Wiatuszek, taki ładny, kwiatkowaty. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale jak się go... atakuje, to on robi boom. Jej. O, właśnie tak. I on się odnawia. Przecież ta zajka. Ja szukam. Mnie się to FM robiło? Tak. Pieniążki, pieniążki, pieniążki. No. A nie chcesz skrzynki otworzyć? O, skrzynka właśnie. Moja. Moja skrzynka. A w środku... kasza. Mało. Mój siek, siek, strzelać. Dobra, mniejsza o tym. Mam już jedno przejście. Ale w ogóle nie poprzedł, to znikło to nie zasłania mojego paczka zdrowia, niestety. Nasz 80 na 100. Wiem, widzę to wszystko na podglądzie, tylko że to jest mocno pomniejszone. Nic nie ma. No nie ma. A to jest skrzynka dla mnie. No to otwieraj. Co to? Moje. Dobra. To sobie weź, ale jak będzie mikstura nieskończonego leczenia, już ty nie się wiesz, o którą chodzi. Tak. To choć jeden raz, chociaż nie, bo ja zapominam o tym wszystkim. Daj mi. Chciałam powiedzieć. Czyli nie ma drugiego przejścia? No serio? To jest pierwszy pokój. Ja czuję drugi, wybacz. Pierwszy pokój pierwszego... Znaczy drugi pokój pierwszego pokoju. Już pająki? Pająki były tu zawsze. Ja kojarzyłam, że się później zaczynały. Dobra. Twoje kolejne ulubione. O, kamyczek!
się nimi zajmę i spróbuję nie umrzeć. To może być dość trudne, ale ja sobie tu żyję jeszcze. No ja też żyję. Jesteś? Co? Miałam 7 zdrowia. Jesteś ze mnie dumny? Nie. Zraniłeś mnie. To był cios prosto w plecy. Widzisz się, że w plecy. Na lewo pamiętam, w plecy. Wiem, ale cieszę się, że w plecy mogło być gorzej. No nie. Kasza. Widzisz co tu jest? No kasa. Ale nie, tu. A, no tak. A spokojnie, może jeszcze się uda? Dobra, wabim, ale chyba jest za mało jest. Mi się wydaje. Słuchaj siostro, my nie wiemy ile jest potrzebne dokładnie. Ale chyba więcej niż. A skąd wiesz, może to wystarczy? Czyli jednak nie. No trudno. I tak sobie poradzimy bez tego, więc... A u góry nie byliśmy. I co z tego i tak chciałem otworzyć? Proszę, u góry jest tak dużo, że jest nic. Nitoperz jest, widzisz? Jest. Dobra. To znowu mapa. I jest jedno przejście czy dwa, bo już nie wiem. Chyba jedno. Znowu jedno. Ale proszę. Oto i dowód na to, że umiemy w to grać. No dobra, i za fajnie. Pierwszym razem przeszliśmy dalej. Dobra, ja zobaczę co to. Pokazwana Yuki. Też to sobie weź. Będziesz może trochę ludzi przeżywał. Może. Powiesz, jakie są moje umiejętności. Wiem, jak bardzo lamisz, nie musisz tego przypominać ciągle. Strands of white fibers coated the ground and walls. Evidence of the silk caverns living up to their name. Właśnie, umiejętności. Dobra, jak tam z moim zdrowiem? Kiepsko. Lepiej niż z moim. Jak tam z kamieniami? Dobra, dalej dwa kamienie mam, więc może uda się jeszcze znaleźć jakieś leczenie dla mnie. Oj. O nie, 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 nie. Tak. Nie. I już, to koniec. Ale nie. Ja żyję! Level up. Boże, ja żyję, nie. Ale ja umarłem. Ja nie żyję. Brawo, siostra. Jaka mikstura? Ty nie chciałaś wokół skrzyni zamiast walczyć. Nie chciałam. To nie było mądre. Ty miałaś walczyć, a nie chodzić wokół skrzyni. I tak bym umarła. No cóż. Rezultat idealny jak na pierwszy raz, ale ogólnie. Dobry. Ogólnie mech. They gasped for air as the celestial shard brought them back. A sensation no hero could become accustomed to. No. I teraz to, co się dzieje po każdej przygodzie, czyli scenki domowe. As she heard John and Linda describe their foray, thoughts rushed through Margaret's head. The corruption had amplified the creature's wickedness, and no longer were they part of the harmony, the Rhea. With the new threats looming, Margaret asked Ben to prepare his workshop. He would have to take charge of enhancing the warrior family's weapons and armor. Ja pamiętałam, że później się ten sklep pojawiał. Nie, on się pojawiał po pierwszej przygodzie. Zawsze. To zaglądamy. Oczywiście, że zajrzę. Uncle Ben reached out to the familiar warmth of the forge. If they were to reach the top of Mount Mortar, their equipment need to be of the highest quality. Co dobrze. To jeden raz, kiedy ulepszamy zdrowie. Czy się o to nie martw? Nie. Tak. Nie. Tak, bo trzeba ulepszać jeszcze obrażenia. I mamy szybko umierać. Ty będziesz umierać. Ja nie. Kto mi umarł? Ty pierwsza umarłaś. Ale ty później. No właśnie, później, bo jestem lepszy od ciebie. A dobra już. Minuta jesteś. 24 minuty to jeszcze jedno podejście można zrobić. Ale nie więcej. Więc po prostu tyle. I żeby nie było, od razu informuję. Odcinki z tego czegoś z siostrą nie będą regularne. Kiedy będą, to będą. Mhm. Nie zastępują też żadnej z gier ogrywanych solo. Po prostu będą, jak będzie mi się chciało.
Czyli raz na miesiąc może. Obserwacie? Nie. Raz na miesiąc. Czym? Bo więcej mi się nie będzie chciało znosić twojego lamienia. A jakoś prywatnie to sobie czas zrobiliśmy. Kiedyś. O, moi. Co ci się przyda? Po co? Nie, to ty musisz kurzować, nie ja. Masz tu blutko. Nie zadałam. Użyj. A, to trzeba używać, dobra. I teraz szybciej łazić jeszcze bardziej. A u góry jest... Before the hero was a game of chance. Wybieraj! Nie. Nie. A, dobra, to jest ten. Pamięciówka. Nawet nie zauważyłem, gdzie jest który znak, wiem tylko, że to jest drugi. Więc jeśli znajdę pierwszy, to chyba mam już dwa pierwsze odgadnięte. Tutaj. Tu. Okej, okay, czyli drugi. Tu. Czyli tu i tu. Aha, czyli po kolei. Bardzo łatwe. I właśnie takie rozrywki liczkowe, na zasadzie wyzwania i inne. Prawda, to jest akurat jedno z łatwiejszych, ale tak. Dobra, jeszcze raz. Tak, 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 tak. Zobaczymy, co to za skarb. Pewnie złoto. I dobrze wiedziałem, że złoto. Zgadłeś. Przyda się. Będzie można obrażenia ulepszyć. Zdrowie. Chyba cię już ledwie. Nie umiesz. A jakbyś miała większe obrażenie, to byś już pozbyła się wielu szybciej, byś nie dostała takich obrażeń. Tak, wiem, że jestem bliski śmierci. Czyżby ta wyprawa miała się skończyć szybciej niż myśleliśmy? Chyba tak. Aż 25, 20, nie wiem. Tylko 25 to jeszcze dużo. Przejście. Dobra, biorę. Coś to wiesz, to musisz to aktywować. Większa szansa na uniki, to wiesz, idealne, żeby odchudzać. Dobra, moje miecze kiedy? Niekoniecznie. Nie ma tu tego. Jak tam. Epickiego wroga? Jakiego? Wiecie, albo przywoływacz. Nie ma też. Przywoływacz jest epickim wrogiem. Nie zawsze. Ten co wzywa dodatkowo nie jest zawsze epickim. Czyli na żół. Czy wy to słyszycie? Mój przycisk w padzie mnie wlazł. Nie stać mi na ulepszenie nawet. Kevin's need to help all began when his elder brother Mark left the house. His brother was strong. Chociaż ci był sam w pokoju bardziej niż w domu. Feel safe. But he left Kevin. Oczka są cudne. Co? Czarne kropki. Though Uncle Ben knew what his nephew needed, a focal point for his aspirations. Wujcio Ben. Ulubieniec. Czemu ulubieniec? No. O! Dzięki! Jeszcze jakieś dodatkowe. Uncle Ben pondered over a map he received from a refugee. The Silk Caverns were a twisted maze of dead ends and venomous nests. But somewhere along the right path, Anea Dyer, spirit of the Caldipo Caves, rested. A mother away from her child. It caused worry even in the best of times. And this was far from the best of times. It had been more than a year since Mark, Mary's eldest son, had gone to live in the monastery deep in the forest. The same forest was now the source of such worrying news. Już była mowa o Marczynie. Tak. Ale cóż, to wszystko, co możemy dzisiaj pokazać?
I w sumie jest 20 parę minut, prawie pół godziny. Tak więc chyba starczy. No i rzecz jasna, jeśli wam się podobało i chcecie więcej tego, no to zostawcie jakieś... Dawajcie kciuki w górę! Wiem, i komentarze. Żeby... Ziemniaki! Siostra, cicho. Bo patelnię dostaniesz. Nie! Jak już to mnie usnąć na patelni. No właśnie, więc... Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka i w ogóle... Kciuka się mówi. Ale co za różnica. No i po prostu do zobaczenia w następnych epizodach, które będą nie wiadomo kiedy, no i trzymajcie się. Hej, pożegnaj się, siostra. Pa!